Dzień dobry, Marcin Olczyk, Widzew.com, jest ze mną Sebastian Olczak, nowy pomocnik Widzewa. Sebastian, jak czujesz się w zespole? No nie będę ukrywał, że bardzo dobrze. To jest, zaklimatyzowałem się tutaj, znałem paru chłopaków. Na pewno atmosfera jest bardzo, bardzo fajna, także mogę się wypowiedzieć w tym momencie w samych superlatywach. Właśnie, znasz przede wszystkim trenera Cecherza, powinieneś znać też Adama Radwańskiego. Czy to miało jakiś wpływ na aklimatyzację w zespole? No na pewno wszystko, jakby jakaś cegiełka do cegiełki miała jakieś znaczenie, ale też chłopaki, których nie znałem, też bardzo dobrze mnie przyjęli, czy Michał Czaplarski, czy Adrian Budka, no nie chcę wymieniać nazwisk, bo tak naprawdę większość chłopaków, bo też znałem wcześniej Mateusza Michalskiego, z którym grałem w Polonii, Przemka Rodaka, także tych twarzy, których znałem, było sporo. Ale wiadomo, ta jakby osoba trenera Cecherza, czy potem jak Radwan do nas doszedł, to wszystko miało znaczenie. Także tak jak mówiłem, no same superlatywy. Tydzień w Kleszczowie chyba sprzyjał integracji. Czy możesz powiedzieć, że ten czas też pod kątem właśnie takim drużynowym przepracowaliście? Że tak powiem, wszystkiego było, może nie to, że po trochu, ale wszystkiego było tyle, ile było potrzeba i było sporo pracy. No i wiadomo też jakby osoby, które przebywają w jednym jakby budynku, na co dzień ze sobą jedzą obiady, spędzają ze sobą czas, jakieś gry, nie wiem, kręgle, tak jak mieliśmy, to wszystko jakby sprzyja ku temu, żeby lepiej się poznać, no i jak na pewno ta atmosfera jest jeszcze lepsza, a na pewno jeszcze będzie jeszcze lepsza. A jeżeli chodzi o pracę sportową, fizyczną, myślę, że dobrze przepracowaliście ten okres? No na pewno, było widać duże zaangażowanie u wszystkich, powiem tak kolokwialnie po piłkarsku, że paliło się na treningach, także wydaje mi się, że naprawdę przepracowaliśmy to w 100% tak jak powinniśmy. Trenera Cecherza znasz dość dobrze, czy coś w jego metodach, w jego podejściu do pracy treningu zmieniło się od czasu świtu, czy czymś się zaskoczył podczas tego okresu? No ja trenera Cecherza, no znamy się, ale też bym nie przesadzał, że jakoś nie wiadomo jak. Znamy się krótko, ale bym powiedział może intensywnie na takiej zasadzie, bo pracowaliśmy tylko ze sobą 3 miesiące i ten okres, w którym do niego przychodziłem, to było lato. Wiadomo, że ten okres przygotowawczy w lecie jest troszeczkę inny niż zimą. Ale jeżeli chodzi o samą jakby koncepcję, jego pomysł na grę, no to jakby nie to, że mnie nie zaskoczył, tylko po prostu byłem przygotowany na to, co tu mieliśmy. No ale oprócz tego na pewno te treningi były ciężkie, no ale takie muszą być w tym okresie. Jak się czujesz w Widzewie, w tym klubie, który ma markę, historię? Na treningach, na meczach sparingowych przychodzi dużo kibiców. Jak to odbierasz? Pozytywnie na pewno. To jest coś takiego, czego mi brakowało, powiedzmy nawet w świcie. Taki to jest klub, no wiadomo, z dużą tradycją, to jest marka. Więc to jest takie poczucie, że nie tylko grać. To nie jest tak, że gra się po prostu, bo się gra, tylko jest dla kogo i masz też swoje, każdy ma swoje też indywidualne ambicje, nie tylko jakby drużynowe, także naprawdę, co mogę powiedzieć, no, jest fajnie i już się mogę doczekać tego pierwszego meczu na świcie, a potem otwarcie na stadionie. Właśnie, pierwszy mecz już za miesiąc i ze świtem, z twoim byłym zespołem, czy podchodzisz jakoś specjalnie do tego meczu, specjalnie ze specjalnych powodów, nie możesz się go doczekać? Nie, szczerze powiedziawszy nie mam tak, że to jest też, no w świcie byłem też pół roku tak naprawdę, to wiadomo, że z samych naprawdę superlatywach mogę się wypowiadać o tym klubie, to nie jest tak, że spalona ziemia, tylko naprawdę fajny klub, też polecam go młodym zawodnikom, którzy chcieliby się tam jakoś tam powiedzmy na początku etapu, tak jak na przykład Adam Radwański był, zagrał pół rundy, dobrze wyglądał i teraz jakby poszedł do lepszego klubu, ale nie jest tak szczególnie, że nakręcam się na ten mecz, do każdego meczu podchodzę tak samo i tak będzie, tak samo na pewno jak będzie mecz u siebie, do każdego meczu podchodzę w 100% i tyle. A jak zapatrujesz się na rywalizację w składzie, bo Pomoc to chyba jest najmocniejsza formacja Widzewa w tym momencie? No na pewno i to bardzo, bardzo dobrze, ale to nie tylko Pomoc, to wszędzie na pewno, na każdej pozycji mamy jakichś równorzędnych zawodników, także to nie jest tak. Ja podchodzę do tego, że chcę po prostu z każdym treningiem trenować po prostu jak najlepiej, 100% zaangażowania, a to trener potem podejmie decyzję, kto będzie grał. Każdy będzie czekał, każdy na pewno dostanie swoją szansę, także trzeba być cierpliwym, a w tym momencie trzeba po prostu dawać siebie po prostu 100%. Czy myślisz gdzieś na treningach o tym, że nagrodą za najlepszą postawę będzie występ w tym meczu otwarcia też na Widzewie? Nie patrzyłbym w takich kategoriach, szczerze powiedziawszy. Myślę, że aktualna forma w danym tygodniu, też wiadomo, też ten okres przygotowawczy, który teraz jest, ma znaczenie.
Nie rozdzielam w takich kategoriach, że ktoś będzie grał za zasługi, czy ktoś za nazwisko, czy ktoś za trenera, czy nie wiem, czy nie, nieważne. Wydaje mi się, że po prostu wyjdzie najlepsza jednostka i na świcz, czy potem na ten mecz otwarcie na stadionie, w danym momencie najlepsza i wiadomo też jakby będzie potraktowana z drużyną, z którą będziemy grali, tak? Także to nie jest tak, że ktoś będzie tutaj za zasługi grał. A sam ten mecz otwarcia, czy będzie dla Ciebie ważnym wydarzeniem? Sprzedano już ponad 8 tysięcy karnetów. Chyba i tak będzie komplet, 18 tysięcy na trybunach. No jeszcze pojawszy, jak to mówisz, to nawet mnie na ściarki przychodzą, takim pozytywnym, więc naprawdę się nie mogę tego doczekać. No co mogę powiedzieć? No takie rzeczy się pamięta do końca życia. Tak wiadomo, można zarabiać kupę pieniędzy, można, nie wiem, nie wiadomo co robić, ale takie rzeczy właśnie jak otwarcie stadionu, właśnie takiego jak przy takiej publiczności Widzewa, otworzyć go, to takie rzeczy naprawdę, no wspomina się do końca życia i można je naprawdę się, to jest coś, czym można się na pewno chwalić, ale nie zapominajmy to o tym, że to, że otwieramy, to fajnie, ale wiadomo, będziemy grali tam, żeby po prostu wygrać ten mecz, to jest najważniejsze. A te 12 punktów straty, czy to może być dla Was dodatkowa motywacja, wyzwanie, czy raczej jednak przytłacza i gdzieś powoduje dodatkową presję? Ja osobiście nie myślę w ogóle o takich kategoriach i też ten nam to tutaj wpaja na każdej odprawie, którą mamy wieczorem, żebyśmy patrzyli w takich kategoriach, bo wiadomo, nie mówię, może na przykład zdarzyć się jakiś mecz, jakiś remis i nagle co będziemy patrzeć, że nagle mają jeszcze więcej punktów, to wiadomo, tylko będzie jakby negatywnie nas nakręcało. Musimy podchodzić po prostu do każdego meczu jak do finału. Pierwszym finałem jest świt i musimy go wygrać. Nie patrzmy na to, co tam się dzieje, czy z ŁKS-em, czy, bo też inne drużyny są też przed nami, że to nie jest tylko ŁKS, wiadomo, że te 12 punktów jest. Patrzmy na siebie, jak będziemy my wygrywać, to wiadomo, że też łatwiej się jednak goni, niż się jednak utrzymać na tym szczycie. Także jeżeli my będziemy wszystko wygrywać, także to będzie dobrze, tak?